Snuj się, snuj bajeczko, gdzieś tam niedaleczko mieszkała rodzina z synkiem i córeczką. Nie mruczek, nie burek, nie jesz, nie szpak, czerwony kapturek, to ja właśnie tak. Nie niedźwiedź, nie szczurek, nie dzik, nie czar, czerwona czapeczka, to ja zrobię tak. Kapturku, czapeczką. Tak, mamusiu, obiad, deser. Dzieci kochane, babcia jest chora. To jest sprawa dla doktora. Dziecinki, był lekarz u babci, stwierdził dosłownie. Babcia źle się odżywia, przez to cierpi okropnie. Jeśli potrzebuje, my się tym zajmiemy. Zaraz jakieś frytki babci zaniesiemy. Cóż lepszego być może na głoda wielkiego, jak nie burger z maka i kola do tego. Dokarmimy babcie, nas na nogi stanie, a i przy okazji nasz się mak dostanie. Co ja słyszę, moje dzieci? Chcecie babci dawać śmieci? Jakie śmieci, tatku drogi? To jest pyszne, smak tak błogi. I my zjemy, i babuni zaniesiemy. Basta, dzieci! Ani słowa, nie za mądra ta rozmowa. Na plac pędźcie po jarzyny, to najlepsze witaminy. To lekarstwo słuszne przecież, chyba już to rozumiecie. Tak, mamusiu, już pędzimy. Do apteki? Po te leki? Po jarzyny, me dzieciny. Idźcie szybko, drogi nie zbaczajcie i bardzo na siebie uważajcie. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Idą dzieci z koszykiem witami, chodnikiem przez pasy i park. Lekko niosą ich nogi do babci, w brzuchu burczy i czapeczka chętnie by już coś zjadł. Gdzie to idą dzieci kochane? Na lodzika, fryteczki, zestawik. Za babeczką, napojem, ciasteczkiem? Tylko u mnie, szybko, tanio. Pysznie! Mama z tatą ostrzegali, byśmy się tu nie zapędzali. Tatą nie wiedzą, wejdźcie, siądź, chodźcie, coś przekąśćcie. Ale babcia tam czeka i chora, trzeba zanieść jej kalafiora. Kalafiora? Jesteś pomidor, marchew i pietruszki natka. W moim burgerze jest nawet sałatka. Babcia musi odżywiać się zdrowo. Frytki polano ketchupem kolorowo. Musi kupa strasznie, panie M. Kuszę, kuszę, zarobić muszę. Nie, nie, my już pójdziemy, dzisiaj się nie złamiemy, na głód banana schrupiemy, dzięki temu zdrowsi będziemy. I poszli dziennie przed siebie, zupełnie nieświadomi, że M, podstępny i zły, zapukał do babci drzwi. Halo? Frytki? Kola? Burger? Puk! Kto tam? Pyszne? Glowo! Zaraz podjem sobie zdrowo. Zdrowo, pobożne życzenie, M-sie jest pustoszenie. Puściła babcia do domu i nie mówiąc nic nikomu, schrupała frytek porcyjkę. Zagryzła burgerem wielkim, łyk coli upiła.
piła i prawie się przewróciła. Tygrysku, co ci się stało? Wyglądasz jakoś tak mało. Czyżbyś podjął babci maka, bo miałeś na niego smaka? I teraz z dzikiego kotka została mała maskotka. Aj, 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 ktoś mi w brzuchu związał słupeł, albo balon wielki włożył. Nie mam jak się położyć, coś bulgocze, boli, piecze. Już się z tego nie wyleczę. Babciu, babciu, co ty pleczesz? Przecież zioło się leci od ciebie przecież. Musisz zioło się odsiłeć, wiele juchu też się siłować. A do tego garść radości, bo to przecież eliksir młodości. Nadeszli wreszcie kapurek z czapeczką. Na babciu spojrzeli i aż krzyknęli. Babciu, babciu, ej przez głowo, przecież to bardzo niezdrowo. Czy ci mama nie mówiła, żebyś się lepiej żywiła? Oj, dzieciaczki moje drogi, ja już nigdy tak nie zrobię. Nigdy więcej nie zjem M. To niezdrowe, już to wiem. Moro tej historii taki, tak z domijajcie dorośli i dzieciaki.